Witam Was wszystkich. Niedziela, troszeczkę się ociepliło. Wparowałem tutaj na autohandel. Zobaczcie, jakie pustki. Tutaj zawsze stały ciężarowe busy. Zobaczmy sobie, co tutaj zostało na tym autohandlu. Widać, tutaj też sprzedawca ma problem z uzyskaniem samochodów na sprzedaż. Dzięki za pozdrowienia, dzięki za komentarze, dzięki za łapeczki. To co, lecimy? Ma tutaj Chevroleta Cruza z niewielkim przebiegiem. Rocznik 2015, benzynka 1.6-113 koni, ale pomimo młodego rocznika, zobaczcie, jaki ten samochód tutaj jest zdewastowany. Klapa, jak widać, jest przygięta, zderzak jest pęknięty, z tej strony jest przyrysany, oponki wyglądają jeszcze ładnie. Te dekle nie wiem skąd wytrzasnął, łapy opadają. Tutaj ktoś nakleił kleksa, ale pod spodem widać, że jest szpachtel. Tutaj są zarysowania, rudzielec wyłazi. Tutaj na progu łuszczy się lakier. Zobaczymy, co jeszcze na nim znajdziemy. Środek wygląda na czysty i zadbany, wersja Basis. Lusterko jest przytarte. Obejdźmy to auto w koło, zobaczmy, co tu jeszcze na nim wynajdziemy. Zderzak lekko przytarty. Raczej dla jakiegoś handlarza, co troszeczkę odpicuje. Może jeszcze na tym samochodzie coś zarobi. Ponieważ rocznik stosunkowo młody, niewielki przebieg, ta strona samochodu wygląda całkiem. 5700, rok 15, benzyna 1.6, 116, przejechane 113 koni. Tak jak Wam mówiłem, wersja Basis, auto do dopieszczenia. Środek w podstawowej wersji, nie ma tutaj fajerwerków, ale wygląda na czysty i zadbany. Zobaczmy sobie, co jeszcze tutaj u niego znajdziemy. Mazda trójeczka, trójeczka, zderzak przyrysany, oponki jako tako. Cena za ten samochód 2000, rok 2005, 116, przejechane benzyna, 1.6, 105 koni, wersja Active. Kierownica multifunkcyjna obszyta w skórze, ale jak widać, rudzielec tutaj tą Mazdę dosyć mocno przyatakował. Tutaj jak widać, błotnik jest już poszpachlowany. Zobaczmy sobie z tej strony, jak ten sprzęt się prezentuje. Tutaj zderzak porysany, jak widać cały błotnik poszpachlowany, drzwi przygięte, progi porodzewiałe, 2000 euro. Nawet jakby puścił za 1500, to z opłatami, z rejestracją wyjdzie Was około 10 tysięcy złotych ta Mazda. Normalnie jakiś szał. Tego Beetla mieliśmy kiedyś na nagraniach, zobaczmy sobie Hyundai'a i10. Bo to są dobre samochody, niezawodne, ekonomiczne. Troszeczkę go tutaj przy zamku, jak widać, rudzielec już atakuje. Obejdźmy całe auto w koło. W środku czysty i zadbany. Skrzynia manualna, 2500 euro, rok 10 w benzynie. 126 przejechane, 1.1.67 koni, wersja Edition Plus. Tutaj, jak widać, delikatnie zderzak jest przyrysany. Samochód mocno przybrudzony. Ta strona samochodu wygląda całkiem. Beetle. Beetle był już na nagraniach. 4300 euro, 2 litry, 116 koni, 130 przejechane. Rocznik 2002, wersja Vogue. Kierownica obszyta w skórze, środek czysty i zadbany. Generalnie ten bitelek prezentuje się bardzo ładnie. Nie widać obdrapań, nie widać zarysowań, żadnych zagnieceń. No i dwulitróweczka, 116 koni. Chętnie współpracuje z instalacją gazową. Samochód zadbany, takich bitlów często się nie spotyka. Ma BMW-kę, jedyneczkę w kupejce, ale widzę, samochód jest sprzedany. Zderzak tutaj ma sporo odprysków. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze w tym samochodzie. Skóra w środku, aha, sprzedany, ale kartka jest. Rocznik 2008, 300 przejechane, 204 konie, 2 litry dieselek, czyli biturbo. Ktoś pomimo przebiegu 300 tysięcy ten samochód kupił. No nie wiem, w jakim jest stanie dwumas turbina w tym samochodzie. Ma tutaj dosyć ładną Fiestkę. W ładnym kolorze, oponki widać jeszcze są zdrowe w tym samochodzie.
często piszecie do mnie: Nygus, ceny z kosmosu. Nie wiem, jak to jest, ale handlarze często z tego korzystają. Wiem to od sprzedających, ponieważ mi mówią, że ktoś do Polski zabrał samochód 4400, rok 10 w benzynce, 60 koni, 1.2, 100 przejechane, wersja Trend. Tutaj jest odprysk, nie, to kropla deszczu. Myślałem, że jest tutaj odprysk na szybie. Środek czyściutki, zadbany. Generalnie samochód prezentuje się bardzo ładnie. Widać, że z tyłu są dodatkowe oponki. Nie ma się czego tutaj czepić. Słabiutki silniczek, no ale co poradzić, nie można mieć wszystkiego. Ma tutaj kilka dostawczaków. Cena 8000. Kolejny Citan 9000. Tego Opla Mokke już mieliście kiedyś na nagraniach. Nie wiem, czy ta X6 też się pojawiła na nagraniu. Zobaczmy sobie cenę. 17400, rok 11, diesel, automat, 285 przejechane, 3 litry, 306 koni w X-Drive. Wydaje mi się, że była już na nagraniu. Środek czysty i zadbany. Kierownica troszeczkę jest już wytarta. Gdzieniegdzie niewielkie jakieś już obciereczki na samochodzie są. Tutaj na przykład widać to mocno na zderzaku. Mocno tutaj dojechał do tyłu, do płotu, nie zmieszczę się tam. Zobaczmy, co jeszcze tutaj nazbierał. Jeden kaktus tutaj był. Chyba dokładnie ten, kartka odwrócona, czyli samochód sprzedany. Zobaczcie, zima, zimno, a kaktusy wyrastają normalnie jak gdzieś na pustyni. Ale tutaj jest opis. Zobaczmy sobie kaktusa u Nygusa. 9500, rok 16, benzyna 1.2, 82 konie, 16 tysięcy przejechane, wersja Fil, czyli benzynka 1.2. Środek czyściutki, 16 tysięcy przejechane, praktycznie nówka sztuka. Opony widać zdrowe. Czy gdzieś tutaj znajdziemy jakieś mankamenty na tym samochodzie? Prezentuje się bardzo ładnie. No i ładna piąteczka tutaj stoi. Ona stoi tutaj u niego dosyć długo. Skrzynia automatyczna, środek czysty i zadbany. Cena wywoławcza 6800. Rok 2007, benzyna, automat, 2,5, 190 koni, 199 tysięcy kilometrów auto ma przejechane. Ładnie się prezentuje. Widać, że samochód jest zadbany. No i te sprzęty już kiedyś mieliście na nagraniu, więc lecę dalej, może znajdę coś ciekawego. Pamiętaj o łapce, o komentarzu. Pozdrawiam Was wszystkich. Widzimy się w kolejnych filmikach. Nygus, cześć!